Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Kontrastu Plus. Ja nazywam się Paweł Waniek, a w dniu dzisiejszym moim i Państwa gościem jest pan Paweł Tanajno, bezpartyjny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie widzów. Panie Pawle, zanim przejdziemy do pytań, chciałbym, abyśmy powiedzieli kilka zdań o panu, żeby przybliżyć pana sylwetkę jako kandydata radomianom. Z tego, co udało mi się ustalić, startował pan już w jednych wyborach w 2015 roku, uzyskując tam wynik mniej więcej 0,2%. Poza tym przede wszystkim jest pan przedsiębiorcą, tutaj branża IT lub może bardziej reklama w internecie. Jeżeli chodzi o politykę, no to tutaj był pan wcześniej związany z Platformą Obywatelską, z Ruchem Palikota, z Demokracją Bezpośrednią czy z Kukiz15. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci. I teraz, czy to wszystko się zgadza i co moglibyśmy jeszcze do tego dodać? Zgadza się, ale nie do końca. No, prawdą jest, że jestem przedsiębiorcą i właściwie od zawsze prowadziłem różne firmy. Miałem kiedyś sklep w Radomiu na ulicy Czachowskiego, pewno starsi mieszkańcy pamiętają, z komputerami. Stworzyłem największą sieć sklepów komputerowych w Polsce. Potem zająłem się właśnie tymi biznesami, które pan opisał, związane z marketingiem internetowym, ale jako przedsiębiorca zdałem sobie sprawę, że my obywatele, którzy na co dzień właśnie koncentrujemy się na pracy, koncentrujemy się na rozwoju naszych biznesów, na naszych karierach zawodowych, niewiele mamy do powiedzenia w kraju, że jednak przez klasę polityczną jesteśmy traktowani bardzo... nieadekwatnie do tego, co przewiduje jaką rolę dla narodu przewiduje konstytucja. Konstytucja mówi o tym, że obywatele powinni być suwerenem w kraju. Cóż to znaczy suwerenem? To znaczy, że powinniśmy mieć władzę nadrzędną, a klasa polityczna powinna nam służyć. Tymczasem ta nasza demokracja tak się skoślawiła, że właściwie klasa polityczna rządzi nami, a to my jej służymy. I wszyscy ludzie, którym się wydaje, że jeżeli prowadzą jakieś interesy, robią karierę, że oni jakąś stanowią sól tej ziemi, jakąś mają pozycję w naszym społeczeństwie, okazuje się, że dla tych ludzi na górze, dla tej arystokracji politycznej jesteśmy nikim. I to, co pan wymienił, to ja nie o tyle byłem, nie wiem, członkiem na przykład Ruchu Palikota albo Ruchu Kukiz15, co raczej jako aktywny obywatel upatrywałem w nowych organizacjach jakby szansy na to, że uda się przełamać monopol polityczny dla pewnej takiej kasty, która rządzi nami niezmiennie od 30 lat, wychowując sobie następców młodych. Stąd takie małe sprostowanie do tego, co pan opowiedział o mnie. Rozumiem. Czyli w takim razie nie tyle był pan członkiem, co powiedzmy traktował pan te ugrupowania jako możliwość dostania się do Sejmu, żeby móc wtedy coś tam jednak więcej zdziałać, czy też nie? Nie, panie redaktorze, te wszystkie ugrupowania, jak powstawały łącznie z Platformą Obywatelską, wiele osób nie pamięta, to już 20 lat minęło, ale na początku Platforma Obywatelska, oprócz tak zwanych trzech tenorów, czyli Tuska, Rokity i Płażyńskiego, to tam nie było właściwie więcej polityków. Ta formacja miała się utworzyć oddolnie. Obywatele niezwiązani z polityką mieli tworzyć Platformę Obywatelską, tak jak nazwa wskazuje. Była to Platforma Łączenia się Obywateli. I rzeczywiście tak to wyglądało, kiedy ja w Platformie działałem. Ja się spotykałem również z przedsiębiorcami, adwokatami, lekarzami, ludzi, którzy mieli właśnie nadzieję na oddolną zmianę w polityce. Zatem Platforma, którą znamy teraz, to jest zupełnie co innego niż Platforma 20 lat temu, która to była raczej właśnie tym obywatelskim zrywem. I tak samo z kolejnymi formacjami. Moim celem nigdy nie było jakby zasiadanie w parlamencie. Ja chciałem wspierać tych, którzy mogli coś zmienić, a potem niestety zawiedli wszystkich obywateli, którzy wierzyli w zmianę, i te kandydowanie na prezydenta to była pewien taki kolejny krok w mojej działalności publicznej, no bo na co dzień jestem przedsiębiorcą, ale uważam, że jeżeli się nie angażujemy i zostawiamy wszystko w rękach polityków, no to de facto obywatele tracą jakąkolwiek kontrolę nad władzą. No więc ponieważ nie mamy narzędzi suwerennej władzy, no to trzeba brać udział w wyborach powszechnych, takich właśnie jak na prezydenta. I z tego powodu kandydowałem.
Nawet nie z marzeniem, że wygram. Teraz mam nadzieję, że wynik będzie bardzo dobry. Natomiast poprzednim razem nie miałem nawet marzenia, że wygram. Poprzednim razem startowałem po to, żeby promować wartości, o których wtedy mówiłem. No, czyli rozumiem, że w tym momencie jednak pan liczy na ten lepszy wynik, tylko jak go osiągnąć, jeżeli jednak nie ma się zaplecza politycznego, które, umówmy się, też jest potrzebne, bo jest pan bezpartyjnym tutaj kandydatem, to gdzie upatrować szans takiej bezpartyjności w starciu z gigantami politycznymi, jakby to można powiedzieć o tych głównych, prawda, opcjach politycznych w Polsce? No, musimy sobie powiedzieć prawdę, że o wyborach nie decyduje zaplecze polityczne. O wyborach decydują wyborcy, widzowie, jeżeli nas oglądają. I szukają alternatywy dla tej partyjnej mafii, która oplotła Polskę, no to w ich sercach się buduje wynik wyborczy. Jeżeli ktoś się decyduje tak, Paweł Tanajno jest alternatywą dla gigantów, jak pan powiedział, to z tym zapleczem politycznym, bo te zaplecze polityczne, cóż to oznacza? Znaczy, że to są setki działaczy, których trzeba wykarmić za nasze podatki, obsadzają w najróżniejszych urzędach. Więc generalnie te zaplecze polityczne to jest minus każdego kandydata, a nie plus z punktu widzenia wyborcy. Tylko czy wyborca o tym wie? No, to zaraz do tego dojdziemy, ale jeżeli już się dowiaduje, oglądając ten materiał, no to może rozważyć, czy głosować, czy nie. W ten sposób to decyduje o wyborach, a nie sondaże czy działacze. Oczywiście te zaplecze polityczne, cóż to oznacza? No to oznacza, że są tysiące ludzi, którzy są w stanie powiesić baner na płocie, którzy jak przyjeżdża kandydat, to budują mu taką, wie pan, optyczną frekwencję przed kamerami, że nam widzą przed telewizorami, wydaje się, Boże, cały naród za tym, cały naród za tamtym. Ale to działa. To działa, jest to narzędzie manipulacji, no ale to są jedynie plusy tego, tych jakby zaplecz politycznych. No ja staram się przemówić do ludzi w zupełnie inny sposób. Po pierwsze trochę odwołując się wbrew trendowi, nie do emocji, ale do racjonalnej oceny, do logiki. Natomiast druga sprawa, że rzeczywiście ja stawiam na działanie, a nie na gadanie. Po pierwszej turze wyborów właściwie spędziłem na ulicy walcząc z szaloną kwarantanną, której skutki dotknęły miliony ludzi, ale nie mówię tu o skutkach wirusa, bo okazuje się, że kwarantanna nas przed nim nie uchroniła, teraz mamy rekordy zachorowań, tylko o skutkach głupoty polityków, które uderzyły Polaków po kieszeniach. Zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli, którym obniżono pensje albo stracili pracę. Ja walczyłem, nie gadałem, nie robiłem konferencji, nie jeździłem z tymi zapleczami politycznymi, tylko po prostu walczyłem na ulicy i jakby moim zapleczem, okazało się, że nie trzeba mieć zaplecza politycznego, żeby protestować, bo po prostu są ludzie, którzy myślą tak samo jak pan, jak ja i przyjeżdżają po prostu i demonstrują. Więc nie zawsze te zaplecze polityczne jest korzystne. Aczkolwiek do manipulacji, tak jak pan mówi, tak. Tylko czy to jest dobra droga? No to już na pewno ocenią wyborcy. Miejmy nadzieję, że zrobią to właśnie świadomie. Ale wracając do tej alternatywy, tak jak pan powiedział, to w takim układzie chciałem się zapytać, bo na pewno byłoby ciekawie porozmawiać o całym pana programie wyborczym, czy jego najważniejszych punktach, ale no niestety czas nas tutaj będzie ograniczał. Natomiast kampanie mają to do siebie, że oprócz tego, że każdy mówi, co chciałby zrobić dla Polski, to oczywiście w trakcie trwania kampanii odwiedza się różnego rodzaju jej zakątki, spotyka z lokalną społecznością, no i tutaj już niejako doprecyzowuje, co dla danej lokalnej społeczności można by zrobić. W takim układzie chciałem się zapytać, co Paweł Tanajno by zrobił, jeżeli by został wybrany, dla Radomia i regionu radomskiego? Przede wszystkim jako prezydent nie mogę się jakby mieszać w bezpośrednie działania władz samorządowych, ale jako prezydent mogę promować dzięki narzędziu takim jak weto prezydenta, mogę promować swoje ustawy i swoją wizję Polskę nawet bez zaplecza politycznego. To jest bardzo ważne, bo o ile zaplecze polityczne bywa przydatne w wyborach parlamentarnych, no bo trzeba mieć jakąś zgraną drużynę posłów, natomiast w wyborach prezydenckich wręcz powinniśmy głosować na kandydatów bezpartyjnych, ponieważ prezydent jest tak mocno uzbrojony w różne narzędzia konstytucyjne do sprawowania swojej władzy, że on nawet nie powinien mieć zaplecza parlamentarnego. Jeżeli narzekamy na to, że to, co sobie zarzucają główni kandydaci, że każda z tych partii wiodących ma swojego notariusza w postaci prezydenta, który tylko podpisuje ustawy z Sejmu, no to jest patologia, bo w rzeczywistości prezydent powinien być władzą w bezpośredniej
bezpośrednich wyborach określony przez obywateli powinien być władzą, takim narzędziem obywatelskim nad partiami politycznymi. Bo jeżeli mamy, narzekamy ciągle, że się kłócimy w domach o te, kto za PiS, kto za PO, kto za PiS, kto za PO, no to właśnie te konflikty tak świetnie rozpalane przez polityków, którzy z tego żyją, powinny być gaszone przez kandydata bezpartyjnego. Bo on może powiedzieć tak: panowie, jeżeli się nie dogadacie, to ja zawetuję ustawę i będziecie mogli ją przegłosować, ale 3/5. Ten mechanizm pozwala też prezydentowi, prezydent ma takie uprawnienia, że składa swoje projekty ustaw. I swoimi projektami ustaw, swoje projekty ustaw też może obwarować pewną umową polityczną. Jeżeli mam nie wetować jakiejś ustawy, którą proponuje większość parlamentarna, to ja proponuję, żeby większość parlamentarna przyjęła propozycję ustawy, jaką ja mam. I tą drogą, a wracając do pana pytania, tą drogą można, prezydent może prowadzić pewne działania na rzecz problemów także właśnie lokalnych w Radomiu, czy w okolicy, czy w regionie. Nie może oczywiście zajmować się drogami, no nie ma takich uprawnień, to jest samorządowe, ale jedna rzecz, na którą Radom cierpi, a ja znam te problemy od lat, to jest takie przeświadczenie podsycane przez polityków, zarówno głównie samorządowych, chociaż tutaj są też aktywni bardzo posłowie PiS-u, którzy obiecują złote góry. Jest takie przeświadczenie, że to politycy i państwo są w stanie jakby naprawić tą sytuację, czyli te wysokie bezrobocie w Radomiu, niskie płace i tak dalej. No niestety, skoro trzeba tutaj przejść do takiej refleksji, skoro od 30 lat to nie działa, i Radom, odkąd pamiętam, zawsze jest takim biedniejszym regionem Mazowsza, najbiedniejszym chyba regionem Mazowsza, to skoro od 30 lat to nie działa, to może warto porzucić w ogóle te marzenia, że politycy coś mogą zmienić. I teraz powstaje pytanie, no moment, jak oni mogą zmienić, to kto? No właśnie, potrzebna by, bo i teraz jaką ja mam wizję? Wizję mam taką, aby prezydent promował przedsiębiorczość. Żeby to przedsiębiorcom stworzyć warunki do zwiększania zatrudnienia. I być może przy współpracy z władzami samorządowymi udałoby się prezydentowi taki program wdrożyć i także w Radomiu dzięki temu poprawić sytuację. Widzimy, co jest teraz w kwarantannie, jak zabrakło przedsiębiorców, jak wzrosło bezrobocie, jak spadło PKB, dlatego że zamknięto im firmy. Co pokazuje, że to nie politycy są źródłem dobrobytu i nadzieją na poprawę, tylko przedsiębiorczość. I w tym kierunku chciałbym pracować także dla poprawy sytuacji w Radomiu. To jeszcze może teraz ja udzielę delikatnego sprostowania. Nie Mazowsza, tylko województwa mazowieckiego, bo Radom historycznie leży na Małopolsce. Ale wracając akurat do kwestii politycznych, no tutaj można się z panem nie zgodzić lub polemizować, bo jeżeli już byśmy odnosili do polityków, to trzeba pamiętać i zauważyć, że było województwo radomskie, które zostało zlikwidowane, a Radom w tym momencie na tym cierpi, bo nawet porównując tutaj jest ten słynny antagonizm Radom-Kielce. No Kielce są zarówno powierzchniowo, jak i ludnościowo mniejsze od Radomia i to już od bardzo dawna, aczkolwiek administracyjnie, że tak to należy ująć, stały wyżej przez wiele lat i przykładem tego jest nawet sytuacja po roku 99, kiedy jest województwo świętokrzyskie, Kielce są jego stolicą i mają zupełnie inny poziom finansowania, czy na przykład województwo świętokrzyskie, Kielce konkretnie, również załapały się do programu Polski Wschodniej, a Radom, no rzeczywiście będąc częścią województwa mazowieckiego z niewydzieloną Warszawą, no na tym cierpi. Ja nie bardzo, patrząc z perspektywy lat, chociaż nie jestem mieszkańcem Radomia, ale tak jak wspominałem, prowadziłem tutaj sklep i często tu bywałem, ja z perspektywy czasu jakby nie widzę, szczerze mówiąc, tej zapaści związanej z odebraniem województwa radomskiego. Być może wiele osób tak myśli, no bo to jest sentyment swego rodzaju i upatruje się w tym sentymencie zmiany tej sytuacji, upatruje się właśnie przyczynę tej trudnej sytuacji, ale mi się wydaje, że ten przemysł radomski, który upadł, on nie upadł dlatego, że odebrano tu województwo, tylko dlatego, że prowadzono całkowicie właśnie nie proprzedsiębiorczą politykę. I obawiam się, że jakby utworzono województwo, to nie znaczy, że tu przyjadą nagle firmy i zaczną tu inwestować, otwierać swoje miejsca pracy, ale też
proszę pamiętać, że Polska nie opiera się głównie na tych wielkich przedsiębiorstwach. Te wielkie fabryki, które znamy jeszcze z ubiegłego systemu, to już nieprawda. W Polsce jest 2 miliony przedsiębiorców, małych i mikro. I tych mali i średni przedsiębiorcy, to oni tworzą największe PKB i najwięcej miejsc pracy. My oczywiście jako obywatele lubimy widzieć takie rozwiązania centralne, takie największe, że centralny port lotniczy koło Radomia. O, to nas uratuje. Ale prawda jest taka, że państwo działa trochę jak mrowisko. Że to nie jest tak, że przyjdzie jakiś jeden wielki polityczny robak i nas uratuje, zbuduje nas mrowisko. Nie, mrowisko jest budowane przez te malutkie mróweczki, które układają wielki kopiec i kopią wielkie korytarze. I tak samo działa gospodarka. Nie potrzebujemy być może wielkich przedsiębiorstw, tylko potrzebujemy warunków, żeby w Radomiu i w okolicach ci mali przedsiębiorcy mogli dobrze się rozwijać i tworzyć może nie 50 miejsc pracy, ale nie każdy stworzy po 2, 3, 4. I nagle się okazuje, że bezrobocia nie ma. Ja bym w tym upatrywał rozwiązania, a nie w przywróceniu województwa. Czyli tak podsumowując powolutku, na pewno postawa przedsiębiorcza, to by chciał pan jako ewentualny, zamiast polityki, jako ewentualny zwycięzca tych wyborów tutaj na pewno wprowadzić. No a zapytać się jednak też muszę, co z Pawłem Tanajno w razie, gdyby jednak pan wybrany nie został? Czy będzie pan startował w kolejnych wyborach, czy dalej będzie pan aktywny publicznie? No słychać się, że przedsiębiorcy, bo tak jak pan mówił, walczył pan na ulicy, to tutaj też warto wspomnieć, bo może nie wszyscy wiedzą, że przewodził pan. Chyba wszyscy wiedzą. No to jeżeli wszyscy wiedzą, to do tych, do których to może jednak nie dotarło, że przewodził pan też tym protestom przedsiębiorców w Warszawie, a z tego, co się słyszy, oni nie wykluczają założenia partii politycznej. Także jaką ma pan wizję i plan na siebie w razie, gdyby się w tym wyścigu po fotel prezydenta wygrać nie udało? Jestem jeszcze raz w tej luksusowej sytuacji, że ja nie jestem politykiem. Ja nie muszę zajmować stanowisk, żeby żyć. Ja nie należę do tej obrzydliwej arystokracji politycznej, która, wie pan, jest gotowa przepływać między partiami, szukać miejsc w tych spółkach Skarbu Państwa, żeby przeżyć. Ja utrzymuję się sam i motywacja finansowa nie jest absolutnie żadnym impulsem do mojej działalności publicznej. Raczej motywację mam taką, jak wiele osób, które osiągnęły jakiś poziom zadowolenia zawodowego. Jest to jakieś marzenie, wizja Polski wygodna dla moich dzieci. Wizja Polski rozwijającej się. I taka jest moja motywacja. Jeżeli nie wygram tych wyborów, no to po prostu wrócę do swojego zajęcia. A jeżeli chodzi o aktywność publiczną, będę dalej ją podtrzymywał. Z tym, że to nie będzie aktywność publiczna w postaci poszukiwania miejsca, gdzie mam się zahaczyć w jakimś urzędzie albo jak do przysłowiowego koryta się dorwać, tylko na pewno będę próbował podtrzymywać ogień, jaki się rozpaliło, ogień nadziei w ludziach właśnie związanych z tym strajkiem przedsiębiorców, który już daleko wyszedł w ogóle tylko poza problemy przedsiębiorców. On raczej dotyczy ogólnie ludzi, którzy oczekują zmian w Polsce i ich układ PO-PiS absolutnie nie interesuje. No i na pewno będę się starał, żeby ci ludzie nie popadli jakby w marazm i żeby działali dalej, żeby tworzyło się środowisko. A czy będzie partia, czy będzie inna forma organizacji, jest absolutnie wtórna. Najważniejsze jest środowisko ludzi, którzy chcą coś zmienić w Polsce. Czyli warto w tym momencie życzyć panu przede wszystkim konsekwencji, uporu i siły, no bo to nawet jakby spojrzeć, to doprowadziło w końcu słynnego polityka Janusza Korwin-Mikkego w końcu do osiągnięcia swojego celu po latach. Także niewykluczone, że jest to rzeczywiście dobra droga do obrania. Serdecznie dziękuję w takim układzie za wizytę w naszym studio. Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi. A ja już dziękuję państwu za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Kontrastu Plus. Paweł Waniek, kłaniam się nisko.